Cześć! Prosicie mnie, żebym poleciła Wam kosmetyki, które można stosować razem lub pomiędzy kwasami i retinolem. No bo przecież mamy taki okres. Jesień, zima, sięgamy po kwasy, sięgamy po retinol i chcecie, poszukujecie czegoś, co będzie fajnie się sprawdzało albo dodatkowo w pielęgnacji z kwasami z retinolem, albo właśnie pomiędzy. I prosicie o dwa takie filmy. Kremy, serum. Dzisiaj lecimy z pierwszą grupą, czyli właśnie serum. Jak to ja? Przygotowałam dla Was 5 świetnych produktów z różnych półek cenowych, od najtańszych do najdroższych. Bardziej naturalne i bardziej tradycyjne. Bardziej zaawansowane, profesjonalne i te drogeryjne. Więc myślę, że każdy z Was znajdzie coś dla siebie fajnego. Będą to produkty, które możecie stosować albo pomiędzy innymi kosmetykami z kwasami i retinolem, albo na przykład właśnie zamiennie lub też dodawać. Bo załóżmy, że stosujecie płyny złuszczające i potrzebujecie fajnego serum w wieczornej pielęgnacji, no to zaraz właśnie Wam polecę. Natomiast to będą takie produkty, które można najlepiej stosować w wieczornej pielęgnacji właśnie zamiennie, ale też w porannej pielęgnacji. Chociaż ja uważam, że w porannej pielęgnacji, jeśli chodzi o serum, to powinien znaleźć się produkt z witaminą C. Dzisiaj takich kosmetyków nie będę omawiała, ale lecimy z pierwszym, najtańszym. Co prawda jest to kosmetyk o bardzo małej pojemności, ponieważ 5 ml, nazwany przez markę ampułką, więc można kupić sobie ich więcej albo właśnie wypróbować. Linia, ampułka z ceramidami, z trehalozą oraz z komórkami macierzystymi. Bardzo ciekawy produkt właśnie w formie serum do stosowania, tak jak powiedziałam, pomiędzy różnymi kuracjami. Ze względu na to, że mamy tam trehalozę, będzie nawilżać. Ze względu na to, że mamy ceramidy, będzie wspaniale odbudowywać barierę lipidową. I jeszcze te komórki macierzyste, o ile dobrze pamiętam, z róży damasceńskiej, więc naprawdę bardzo fajne, bardzo ciekawe połączenie. Ampułka nie kosztuje więcej niż około chyba 40 zł, ale w internecie możecie znaleźć ją, nawet gdzieś widziałam, za 20 zł, więc warto się rozejrzeć, bo jest to bardzo dobra cena, mimo małej pojemności, ale świetny produkt, taki dodatkowy produkt w Waszej pielęgnacji. Super składniki aktywne, bardzo fajnie działa i będzie przynosić też bardzo fajny efekt, na czym oczywiście nam zależy. Także mówię, możecie ją stosować w porannej pielęgnacji, możecie ją stosować w wieczornej pielęgnacji, możecie ją dodać na przykład właśnie, jeśli stosujecie płyny złuszczające z kwasami, albo zamiennie, jeśli stosujecie jakiś produkt z retinolem. Drugi kosmetyk, który chciałabym Wam polecić, tak naprawdę mówię o nim już od kilku dobrych miesięcy, jak nie dłużej. I jest to zapewne doskonale Wam znana żółta seria od marki Bielenda Professional, czyli właśnie ta seria odbudowująca z ceramidami. I tam mamy serum, które jest jednym z moich ulubionych produktów w tej serii i naprawdę warto się nim zainteresować. Ja wiem, że wszyscy uwielbiają krem nocny, ale uwierzcie mi, że to serum też jest naprawdę świetnym produktem. Ma bardzo fajną, taką delikatnie mleczną konsystencję, no i skład. Tam znajdziemy przede wszystkim różne ceramidy, czyli znowu będziemy działać na odbudowanie tej bariery lipidowej oraz wiele innych fajnych substancji, jak na przykład skwalan czy cholesterol. Warto posilić się nad tym produktem, ponieważ nie jest najdroższy. Ma całkiem fajną pojemność, dostaniecie go praktycznie wszędzie, w każdej drogerii oraz w sklepach internetowych. Świetne opakowanie, wygodna pompka, także naprawdę taki produkt, który powinien znaleźć się w Waszej pielęgnacji. Te ceramidy, ja o tych ceramidach mówię cały czas. Jeśli stosujecie kwasy, jeśli stosujecie retinol, musicie mieć w Waszej pielęgnacji substancje, które będą Waszą skórę odbudowywały, wzmacniały i przede wszystkim działały na ten poziom nawilżenia. Bo jeśli mamy złuszczanie, to musi być odbudowa. Jeśli działamy przeciwzmarszczkowo, musimy też dobrze nawilżać. Pamiętajcie, że ta równowaga w pielęgnacji jest bardzo, bardzo ważna. Dobra, lecimy z trzecim produktem.
Kolejny kosmetyk, który chciałabym Wam zarekomendować, jest to marka Shiri i bioaktywne serum naprawczo-odmładzające. Marka, o której za chwilę będzie tutaj głośno na moim kanale, ponieważ słuchajcie, testuję te kosmetyki od dłuższego czasu i jestem zachwycona. Dlaczego dzisiaj Wam polecam właśnie to serum? Między innymi za skład. Mamy tutaj bardzo fajny kompleks biofermentów. Mamy tutaj trójcząsteczkowy kwas hialuronowy. Mamy kompleks ujędrniający, ale mamy również komórki macierzyste z wąkroty azjatyckiej, które ja osobiście uwielbiam. Słuchajcie, to jest genialny produkt do wprowadzenia między innymi właśnie w takiej pielęgnacji jesienno-zimowej. Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj te biofermenty. A biofermenty będą wspaniale działały na nasz mikrobiom. Zapewne część z Was spotkała się z czymś takim, że kiedy zaczynamy kurację z różnymi kwasami, czy też zaczynamy kurację z retinolem, pojawia się coś takiego jak wysyp na naszej skórze. Niechciany wysyp. Niektórzy tak mają. To jest związane z pewnym działaniem substancji aktywnych, ale dzisiaj nie o tym. I teraz kiedy wprowadzicie produkt z biofermentami, który będzie działał na Wasz mikrobiom, będzie ładnie regulował właśnie stan Waszej skóry. Wpływał na te niechciane coś, co na tej skórze się pojawi. To jest bardzo, bardzo istotne. Ale biofermenty też wspaniale działają na skórę na przykład łagodzącą. Więc jeśli też jesteście na początku kuracji z kwasami czy z retinolem i macie ten efekt takiego delikatnego podrażnienia skóry czy zaczerwienienia, słuchajcie, to serum genialnie koi i łagodzi skórę. Fantastyczny produkt, który też silnie nawilża i to też jest bardzo istotne w momencie, kiedy stosujemy kwasy czy retinol. Można go stosować w porannej i wieczornej pielęgnacji. Opakowanie z pipetą i ma taką fajną konsystencję, słuchajcie, wodnisto-delikatnie żelową, lekko zabarwioną, bardzo dużo substancji pochodzenia naturalnego, no i fajny zapach. Fajny zapach, mi osobiście bardzo się podoba, ale wiecie, z zapachami to jest tak, że to jest kwestia bardzo indywidualna. Natomiast genialny kosmetyk do wprowadzenia pomiędzy lub jednocześnie z kwasami i z retinolem. Zastanówcie się nad nim, ja jeszcze o nim będę Wam opowiadać. Przypominam przy okazji, że linki do wszystkich produktów, o których dzisiaj mówię, jak zawsze znajdziecie w opisie do tego filmu. Także Shiri i bioaktywne serum naprawcze, jak najbardziej tak. No i teraz przechodzimy do dwóch produktów bardziej zaawansowanych, dużo, dużo droższych, z tej półki powiedziałabym bardziej profesjonalnej, ale niesamowicie ciekawych ze względu na składniki aktywne i też na swoje działanie. Pierwszy produkt, który chciałabym Wam polecić, jest to marka Hydropeptide. Jest to serum Hydrosteam, serum, które naprawia DNA komórkowe, naprawia naszą skórę, ma ogromną ilość świetnych antyoksydantów, czyli będzie chronić naszą skórę przed promieniowaniem, przed uszkodzeniami komórkowymi. Do tego mamy tutaj również silne nawilżenie ze względu na kwas hialuronowy, który się znajduje. Wiele genialnych ekstraktów, których nie znajdziecie, uwierzcie mi, w żadnych innych kosmetykach. To jest cudowny, cudowny produkt. Taki, który będzie łagodził, naprawiał, chronił, odbudowywał, wzmacniał skórę, między innymi właśnie pomiędzy takimi kuracjami jak kwasy, retinol, czy wszelkiego rodzaju zabiegi, z których na przykład będziecie w tym okresie jesienno-zimowym korzystać. Tak jak mówię, drogi produkt, ale jeśli macie więcej gotówki i chcecie pochylić się w stronę takiego kosmetyku, którego efekty zobaczycie od razu, gdzie naprawdę macie zaawansowany, świetny skład, zastosowane technologie, wprowadzone substancje aktywne w różnych kompleksach, który będzie chronił Waszą skórę nie tylko przed tym, co dzieje się tak naprawdę wokół Was, czyli cała te pollution, jak to się tam mówi, działanie z zewnątrz, różnego rodzaju czynników, promieniowania, zanieczyszczeń i tak dalej, ale też wzmacniał i tak jakby wspierał to działanie substancji aktywnych, takie jak kwasy i retinol, to jak najbardziej tak.
Słuchajcie, tutaj mamy bardzo fajną, taką przyjemną konsystencję, która super pracuje na skórze. Widać, że jest niesamowicie dopracowana pod każdym względem. Praktycznie bezzapachowa. Do tego wygodne opakowanie z pompeczką. No, co ja mogę więcej powiedzieć na temat tego produktu? Jak wiecie, ja jestem zakochana w marce Hydropeptide. Polecałam Wam ją tutaj wielokrotnie i na pewno będę do niej jeszcze wracać. Także to serum jak najbardziej tak. I na zakończenie marka DP Dermaceutical. Jest to marka, której już Wam kilka razy opowiadałam. Przy okazji, gdzie mówiłam o egzosomach i tam też jest to serum, słuchajcie, z egzosomami, też mogę Wam polecić. Co prawda ono jest niesamowicie drogie, ale jest genialne w działaniu. Ten produkt jest tańszy. Jest to serum, które zawiera bioaktywne związki cynku, witaminę B5, ale mamy tutaj również kwas hialuronowy. I teraz, jest to kosmetyk, który będzie bardzo silnie, intensywnie nawilżał skórę. Coś, co jest nam niezbędne, jeśli stosujemy kwasy lub retinol i jesteśmy w okresie jesienno-zimowym. To nawilżenie jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Więc tutaj mamy świetny produkt z genialnym składem. Słuchajcie, naprawdę to jest kolejna marka profesjonalna, która tworzy produkty z technologią, z aktywnymi substancjami, z świetnymi kompleksami, bardzo zaawansowane, przebadane produkty do stosowania w pielęgnacji domowej i pozabiegowe. Świetny, kolejny świetny kosmetyk i znowu mamy fajne opakowanie, mamy pompeczkę, mamy bardzo fajną konsystencję, super działa to serum na skórze, fajnie się wchłania i rzeczywiście ten efekt głębokiego nawilżenia bardzo się pojawia. Ja mam co prawda skórę mieszaną, ale w tej okolicy policzków, gdzie potrzebuję tego nawilżenia, ono się pojawia. Więc znowu polecam Wam kolejny zaawansowany, świetny kosmetyk spółki profesjonalnej, droższy dla osób, które czegoś takiego szukają. Marka DP Dermaceutical, Highly Active, cynk, B5, kwas hialuronowy i wiele, wiele innych. Poleciłam Wam dzisiaj 5 moich sprawdzonych produktów w formie serum, czyli mamy ampułkę od marki Linia, mamy serum barierowe, ceramidowe od marki Bielenda Professional, mamy bioaktywne biofermenty od marki Shili, mamy genialna odbudowa i naprawa od marki Hydropeptide, no i mamy silne nawilżenie, redukcję stanów zapalnych przez ten cynk między innymi od marki DP Dermaceutical. Świetne produkty, warte zainwestowania, zainteresowania, z różnych półek cenowych, różne technologie, różne składniki aktywne. Myślę, że każdy z Was spokojnie coś tutaj dla siebie znajdzie. Bo wiem, że są tutaj takie osoby, które lubią pielęgnację naturalną, lubią kosmetyki drogeryjne i te, które lubią kosmetyki zaawansowane, droższe. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy któryś z tych kosmetyków już znacie, albo który Was zainteresował i zaintrygował, a w następnym top 5 omówimy sobie świetne kremy, które warto również wprowadzić do pielęgnacji jesienno-zimowej i stosować razem lub zamiennie z kwasami oraz retinolem. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, przypominam o tych linkach i widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa!